Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy tryb multiplayer. Dzisiaj będzie odcinek tylko z bitw. W następnym odcinku też spróbuję zrobić opening poza tym. Więc najpierw revenge wykonam. Czyli po prostu zaatakuję przeciwników, którzy wcześniej mnie atakowali. No i później też spróbuję na wyszukiwarce przeciwników też zawalczyć coś. I tutaj przeciwnik, widzę, ma antycypację, więc zacznę od Shattern the Lantern. Blow the Ashes, bo to bardzo dużo damage zadaje. No już tylko ich wystarczy dobić. Ostatni został Dr. Watts. No, też ginie w drugiej turze mojego ataku, więc właściwie trzeciej, nie licząc Unhaze'a, bo on jest kontrolą w moim teamie, czyli po prostu tym najszybszym, który statusy zarzuca. I tu mi coś zlagowało, chyba znowu internet wywaliło. Okej, po krótkiej przerwie, łapiąc mój internet, na szczęście wrócił internet i wracamy do następnej bitwy. Teraz czy przeciwnik będzie szybszy? O dziwo nie, bo ma dużo run pod team speed zamiast pod speed. O, i znowu ma antycypację niestety. No ale jest na to sposób, czyli klasycznie użyję ogłuszenia na niego. I Blow the Ashes. Stara taktyka jak świat, nadal działa. No i traci turę przeciwnik. Nic prostszego jak tylko odbierać tury przeciwnika i wygrywać. No i no coś ciekawego wreszcie. Coś, co nie jest aż tak podatny na stana właściwie. Więc boję się, że jakiś cooldown teraz pójdzie, bo nie znam movesetu tej. Tutaj nie ma prawdziwej nazwy, muszę sobie sprawdzić po odcinku. No to Chosen from Among Others. No i dobra, niech będzie. Podwójny stan robię. No niestety za niski damage trochę mam. Więc... Ape Dance'a używam. Jeżeli to bez sensu, ale spróbuję. Wow, dużo negatywnych statusów to miało. No dobra, zobaczmy na mój moveset. Nie, to nie był cooldown. Mi się pomyliło to z czymś w takim razie. Więc The Most Protectful, Mega Taunta dostaje dzięki temu. No i teraz użyję... A niech będzie Activate Notifications. To się negatywnych statusów pozbędę na razie chociaż. I... najlepiej przeciwko niemu użyję to. I teraz czy coś z tego trafi w ogóle? Nic kompletnie, o nie. No nie dobrze, będę musiał poczekać, aż negatywne statusy wyjdą. I niestety użył tego statusu pod obniżanie ataku. Więc taka trochę chamska defensywa tutaj jest. Mam dobry moment, żeby użyć Megastana. Dobrą okazję. Chociaż nie jest dobrze. Kogo tu się opłaca zaatakować teraz?
stamina trapy zadziałały, więc... A dobra, niech będzie, tego wodnego zaatakuje. No i znowu nie trafia, no. Okej, teraz ich... O nie, on... Tam jeszcze mieli staminę. No chyba... Będę miał problem, jeśli chodzi o... wygranie tej bitwy. Ale teraz użyję Shattered Delatern, żeby jeszcze więcej statusów użyć. O, i wreszcie mogę kogoś pokonać. No nie trafia po raz trzeci, jakim cudem. Nie, no w beznadziejnej formie jest ten mój... Już nie pamiętam, jak się ta postać nazywała. Dobrze, że ten mega stan jeszcze działa. Już też powoli kończy mi się stamina. Może teraz trafi, no wreszcie. No, nie spodziewałem się aż tak długiej bitwy, szczerze mówiąc. No ale te runy pod HP robią jednak swoje. Więc trochę odcinek będzie dłuższy dzięki temu. No i coraz częściej użył ataku tylko na sobie. I wreszcie, koniec tej bitwy. Przechodzimy teraz do ostatniej z wyszukiwarki też, żeby było trudniej. Dobra, udało się już wyszukać ostatniego przeciwnika na dzisiaj. I nie jest całe szczęście szybszy. Nikt nie był ostatnio szybszy podczas nagrywania. Raczej antycypacji tam nikt nie ma, więc two centrum among others. Shattered Delatern. I tutaj jeszcze bym mógł użyć... Mógłbym użyć jeszcze... Dobra, spróbuję go dobić. Chciałem od razu na wszystkich zaatakować, ale po co ryzykować w sumie? Dobra, teraz Unlimited Gems Card. Przeciwnicy są zszokowani moją dobrą grą, haha. Dobra, teraz pora na Mutheiza. Wiem, że tam był super efektywny atak, ale... Wątpię, że przeżyją teraz Bloody Ashes, no właśnie. I koniec bitwy. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!